Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, jesteśmy w zupełnie innym miejscu, inna sceneria i jestem też z wyjątkową osobą u boku. Doktor Sylwiana Grodkiewicz, moja ukochana królowa dźwięku i tak zawsze mówię, nie dlatego, że się teraz podlizuję, ale poznałyśmy się 7 lat temu i zaczarowałaś mnie dźwiękiem, bez dwóch zdań, zaczarowałaś mnie i całe nasze otoczenie, jak gdyby, które pociągnęłaś, jest teraz w zupełnie innym miejscu, więc jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby Sylwia, żebyśmy opowiedziały o tym, co robi dźwięk. Skąd on się wydobywa, na co wpływa i co ten dźwięk robi tak naprawdę u mnie, tak? Bo ja zajmuję się totalną biologią, wdrażając jakieś tam inne jeszcze narzędzia po to, żeby stać przy waszym uzdrawianiu, jak gdyby towarzyszyć wam w tym. I teraz dodatkowo mamy jeszcze dźwięk, o którym zaraz Sylwia opowie, który będzie jak taka torpeda, nie? Przy tym całym procesie, przy tej terapii, który będzie... Właśnie tutaj pytanie, czym on będzie? Czy on będzie rozwalał jakieś struktury, czy on będzie pozwalał, żeby coś szybciej szło, czy będzie, tak jak wspomniałaś, rozczesywał. Jakbyś to sprytnie ujęła, przekazując tą wiedzę osobom, które może dopiero pierwszy raz słyszą o terapii dźwiękiem. Dzień dobry. Witam. Cieszę się ze spotkania, bo też rzeczywiście już nas życie poprowadziło. A tak, my już nagraliśmy przecież dwa filmy. Są do zobaczenia na Domi Drewno. No, także to jest niesamowite, te spotkania po latach i to, co powiedziałaś, że spotykamy się później niby tacy sami, ale zupełnie inni, niby w samym miejscu, a zupełnie inaczej. To jest niesamowite. Więc cieszę się, że to was zainspirowało w taki czy w inny sposób, że dźwięk cały czas jest z wami. Taka była moja... Tak chciałam, żeby się stało, czyli pojechać, zainicjować, zainfekować. Zasiać ziarenko i uciec. Żeby urosło, bo to tak to właśnie ma działać. I dźwięk właśnie tak działa, czyli dźwięk jest takim przypomnieniem nam o tym, jak jesteśmy u swojej podstawy doskonali. Dlatego, że to już wiemy obecnie nie tylko z poziomu takiego duchowego rozpoznania, ale przede wszystkim z fizyki kwantowej, że u podstawy jesteśmy wibracją. Że tej materii, którą wydaje nam się, że jest najbardziej realna, to jest bardzo niewiele. Dlatego, że jak się weźmie atom, podzieli na części, na kwanty, na kwarki, na coraz mniejsze części, to widzimy, że tam w zasadzie nie ma nic. Jest pustka. I że mówi się, że tej materii jakiejś takiej rozpoznawalnej jest 2 promile. Mogę się nawet mylić, nie do końca pamiętam, bo dla mnie i tak wszystko jest dźwiękiem. Więc u nasady jesteśmy dźwiękiem, wibrujemy. Można sobie też tak wyobrazić, że dźwięk jest prapoczątkiem, praprzyczyną, podstawą, korzeniem naszego istnienia. Zresztą nawet w takich wielkich księgach jak Biblia stoi podstawowe zdanie. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i słowo ciałem się stało. To jest oczywiście alegoria i przenośnia, ale to nam uzmysławia, że na początku jest dźwięk, który jeżeli go skompresujemy, to wtedy widzimy światło, a w momencie, kiedy skompresujemy jeszcze bardziej światło, to wtedy widzimy tak zwaną materię. Dlatego czasami mówi się, że materia, czyli nasze ciało, to taka zamrożona energia. Ona nie jest zamrożona, bo ona cały czas wibruje. Cały czas się w nas coś dzieje, zaczynając od poziomu takiego bardzo podstawowego, no to myślę, że warto sobie uzmysłowić, że mamy organy wewnętrzne. Tak? Mamy organy wewnętrzne. Te organy oczywiście składają się z poszczególnych komórek. Co więcej, komórki to są takie membrany, takie piłeczki i błona komórkowa jest zbudowana z takich drobnych elementów, które są w kształcie kamertonów. Ja się zajmuję głównie w pracy z dźwiękiem kamertonami. I te kamertony jakby chodząc na siebie nawzajem powodują, że ta błona jakby tworzy całość, ale pod wpływem częstotliwości dźwięków te drobne kamertony wchodzą w rezonans z częstotliwościami podawanymi do naszego pola, do naszego ciała i praca z dźwiękiem właśnie uruchamia, wibracje uruchamiają te struktury komórkowe i wtedy, kiedy w naszych komórkach coś tam się dzieje nie tak, to na poziomie komórkowym dochodzi do wibracji, do drżenia i uwalniają się z tych komórek zarówno toksyny, ale uwalniają się również zastygłe emocje. Z tym, co ty pracujesz, jeśli chodzi o totalną biologię, czyli takie rozpoznanie emocji, które powodują jakieś zablokowania w naszym ciele, które w dalszej kolejności z czasem mogą prowadzić do rozchwiania i do choroby. No dobra, to powiedz mi taką rzecz, bo
Ja zaczynam z klientem pracę rozmawiając, zadając pytania, tak? Umiejscawiając gdzieś, mając diagnozę, staram się dojść do emocji, przepytuję i próbujemy znaleźć ten konflikt źródłowy. I w ten sposób pracuję, uświadamiając, nie uzdrawiam ja, klient, osoba się uzdrawia, tak? Przez świadomość. I teraz tak, czy moją pracę można zastąpić tylko pracą z dźwiękiem, czy jeżeli ja uświadamiam plus dodatkowo jeszcze włączam do tego dźwięk, to wiadomo, że będzie miał pewnie zdwojoną moc, ale czy nie mówiąc nic, pracując z dźwiękiem w odpowiedni sposób jesteśmy w stanie też uzdrawiać? Czy do tego musi być jakaś opowieść, jakieś rozpoznanie? Jak to wygląda? Ja jestem zwolenniczką składania rzeczy wszystkich razem. Czyli my jako istota wielowymiarowa mamy wiele warstw doświadczania. Myślę, że istotne jest uzmysłowić sobie, że ponad 97% naszego istnienia, naszego życia toczy się w pozaświadomym. I świadomość jest, czyli wyciąganie do świadomości, to co robimy tak w totalnej, czyli poprzez zadawanie pytań z podświadomości wyciągamy coś, żeby zobaczyć, rozpoznać. Jest też ścieżką i jest też bardzo istotne, oczywiście, ale też jest bardzo istotne, żeby pracować na innych warstwach. Na każdej warstwie, niekoniecznie świadomie. Ale to czasami jest trudne do zrozumienia, no ale jak to? No to w związku z tym to, co ja robię? Ja tylko leżę i to się samo dzieje. To się samo dzieje w tym sensie, kiedy ty dajesz na to zgodę. Czyli kiedy ty zrozumiesz, jak działa dźwięk, ponieważ dźwięk, jeżeli wiemy, że on jest praprzyczyną i podstawą istnienia, to znaczy, że jeżeli my jesteśmy dźwiękiem, to podlegamy prawom, które w tym dźwięku są zapisane. I zdrowie to balans, zdrowie to harmonia, nawet też takie bardzo muzyczne. Więc kiedy my umiemy temu dźwiękowi zaufać, no co to znaczy zaufać? No zaufać, zasłuchać się na przykład bardzo uważnie, pozwolić temu dźwiękowi działać, zrozumieć, że podlegam tym prawom. I wtedy, kiedy ja bardzo uważnie słucham i wyłączam myślenie, ja często lubię mówić na koncertach, spróbuj podsłuchiwać sąsiada i myśleć. Czyli jak podsłuchujesz wszechświat, podsłuchujesz wibracje, to wtedy przestajesz myśleć i przestajesz generować ciągle te same myśli, te same treści, które doprowadziły cię do choroby na przykład. Tak? Czyli znaczy, że jeżeli coś cię doprowadziło do choroby, to znaczy, że nie miałeś danych, żeby poradzić sobie z daną emocją w odpowiednim momencie, wtedy kiedy tam się zbierała ta masa krytyczna, tak? Jak mamy w totalnej, więc potrzeba nam więcej danych, więc co trzeba zrobić? No wyłączyć to, co już wiem, czyli wyłączyć myślenie. Jeżeli wiemy, że dźwięk jest wszędzie, w każdym miejscu wszechświata, to znaczy, że tam też są dane, do których nie mam dostępu tylko dlatego, że ciągle myślę te same myśli. Więc w momencie, kiedy ja wyłączam myślenie i poddaję się, pozwalam temu dźwiękowi działać i płynąć przez siebie, to wtedy mam dostęp do szerszej ilości danych. I to się nie zawsze dzieje na poziomie świadomym, że ktoś ci musi powiedzieć jeden do jednego, że to jest to i to i to. Zresztą też znamy takie sytuacje, że wielokrotnie ktoś nam mówi jeden do jednego, a my tego nie umiemy przyjąć, bo nie mamy jeszcze w sobie rozpoznania na dany temat. Uważamy, że coś jest na przykład niemożliwe albo nie wierzymy w coś, jak to się czasami tak potocznie mówi, nie wierzę w to, tak? Natomiast w momencie, kiedy ja zanurzam się w dźwięku i pamiętam o tym, że moje życie, moje istnienie nie toczy się tylko i wyłącznie na świadomym, to tak jakbym się łączył z całą przestrzenią. I co więcej, dźwięk ma takie właściwości, że czy my tego chcemy, czy nie, czy my będziemy się, nie wiem, blokować na to, żeby on przez nas przepłynął, on i tak przepłynie. I zawsze będzie nas wyregulowywał do tego momentu, ile jest możliwe. On nie działa z przemocy, ale będzie próbował przepłynąć, przecisnąć się, przepchać to, co tam w nas utknęło. W momencie, kiedy my wyłączamy myślenie, to wyłączamy te nasze struktury, te przekonania, które już znamy i pozwalamy temu dźwiękowi przepłynąć. Jeżeli pozwalamy dźwiękowi przepłynąć, to wtedy tak jakbyśmy się synchronizowali z całością i wtedy mają do nas dostęp treści i informacje, do których wcześniej nie pozwalaliśmy im podpłynąć. Czyli jakby nam się jakieś klepki otwierały. Coś takiego. To jest trudno wytłumaczyć, bo ja to bardziej też, zawsze mówię, bardziej czuję niż wiem, ale próbuję znaleźć język na to, żeby przekazać osobom, które nigdy się nie spotkały wcześniej z taką pracą z dźwiękiem, że to nie jest jeden do jednego, że ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, boli mnie wątroba, ja mu przykładam kamerton na wątrobę. To tak samo jak i z odkodowaniem pewnych treści dotyczących konfliktów, tak? Owszem, kamerton, który jest częstotliwością wspomagającą synchronizację
wątroby, czy doprowadzenie jej do pierwotnej częstotliwości pomaga, ale najpierw trzeba w mózgu, tak, znaleźć miejsce, gdzie się to gdzieś tam zahaczyło. Więc stąd przy takiej pracy z dźwiękiem używa się dużo częstotliwości, które synchronizują pracę półkul, które wpływają na uspokojenie naszych fal mózgowych, żebyśmy wyszli z tego nadmiaru, które pracują z centrami energetycznymi po to, żeby nas tak jakby zsynchronizować, żebyśmy mogli odpuścić, żebyśmy się nie napinali na to, co już wiemy, żeby się wyłączyły nam procesy myślowe, bo procesy myślowe zawsze są połączone z tym, co już wiem, już powiedziałam to, czyli z tym, co ja mam zakodowane, z tym albo o przeszłości są, albo o przyszłości. Sprowadzić nas do tego momentu tu i teraz i zmienić częstotliwość. Kiedy ja zmieniam częstotliwość, kiedy ja się bardziej synchronizuję do tego, jak jest, to wtedy zaczynam widzieć inne rzeczy w swojej przestrzeni. To jest bardzo subtelny proces świadomościowy, alchemiczny, ale również i fizyczny, tak de facto, bo każdy z nas, kto tu siedzi, kto to ogląda, ma swoją częstotliwość. Człowiek na podczerwieni świeci, wydaje pewne, emituje pewne częstotliwości. Mhm. Mówi się, że jak ktoś jest zdrowy, to świeci, ktoś jest zakochany, to świeci, jak ktoś umiera, to gaśnie. Więc chodzi o to, żeby te nasze częstotliwości, ta nasza harmonia wewnętrzna i harmonia z tak zwaną przestrzenią, z zewnętrzem, była jak największa. Wtedy jesteśmy zdrowi, kiedy jesteśmy spójni, kiedy mówimy to, co czujemy, kiedy jesteśmy ze sobą, kiedy siebie szanujemy, nie tylko nawzajem, ale też sami siebie, kiedy uznajemy to, jak jest, nie opowiadamy bajek, nie kłamiemy na swój temat przed samym sobą, stąd mamy rachunek sumienia, tak? Co czujesz? I to wydawałoby się bardzo odległe od chorowania czy odzdrowienia, a jednak, tak jak mamy w totalnej, bo totalna biologia jest bardziej, powiedziałabym, fizyczna, materialna, dźwięk bardziej jest eteryczny, więc może trochę jakoś tak jest trudniej może wytłumaczyć ten związek jeden z drugim, jak to jest, że nie wiem, no zmieniasz myślenie i zaczynasz zdrowieć. Ale jak pracujesz z ludźmi, to widzisz, że w momencie, kiedy dochodzi do zrozumienia, po prostu jest takie aha, tak? Ciało nie musi już tracić energii w tym momencie na utrzymywanie ciała w miarę, w równowadze, utrzymując jednocześnie czy stan zapalny, czy jakieś przekonanie. Jest po prostu mniej do obsługi. I właśnie o to chodzi, żeby mieć coraz mniej do obsługi takich różnych treści, stresów, blokad, traum niedoprzeżytych, niezrozumianych rzeczy, żeby ciało było w jak największej harmonii. Dźwięk nam przypomina o tej doskonałej harmonii, o tej doskonałej równowadze, dlatego że on u podstawy jest nami, a my jesteśmy nim. Więc to należy rozumieć bardzo szeroko, dlatego że czasami ludzie zdrowieją nie dlatego, że przychodzą z konkretnym tematem i mówią do mnie, słuchaj, jest mi to i to. I my się często nie zajmujemy konkretnym tematem, bo już wszystko zostało wyczerpane, wszystkie treści, konflikty zostały rozwiązane, omówione. Natomiast kiedy człowiek odpuści i pozwoli tej doskonałej jakości przez siebie przepłynąć, to czasami coś, co go upijało, automatycznie samo odpuści. I to zdrowienie następuje w sposób, wydawałoby się, cudu. Ale to nie jest cud, to jest to, że puściłeś już to, co wiesz, czyli wchodzisz zupełnie w inny obszar doświadczenia, a tam jest odpowiedź na przykład na to, czego nie wiedziałeś chwilę wcześniej. Mhm. Także to jest, to dla mnie praca z dźwiękiem jest bardzo takim rozumieniem bardzo szerokim tego, co się wydarza w tym procesie. Dlatego no, muszę się zawsze nagadać, wybaczcie, żeby tak, żebyście to poczuli, jak to głęboko pracuje i w jaki szeroki sposób. Także to genialne to połączenie, Litka, jest z dźwiękiem, dlatego że czasami jest tak, że już nie mamy pomysłu na coś. Że ktoś przychodzi i on czuje w ciele, że coś go uwiera, ale nie ma pomysłu, co to może być. Ale w momencie, kiedy zaczynasz grać, to on mówi, tu mnie boli, albo tu mnie upija, albo wow, albo ktoś usypia nagle i wtedy ciało się rozluźnia. I nagle przychodzi czasami olśnienie, a czasami zupełnie zwyczajnie człowiek wstaje i mówi, że jest nowy. Bo się po prostu przypomniało ciału, kiedy jest dobrze. Grunt, żeby tego nie blokować, nie wracać do starego. Jeżeli się uwolniło, to pozwolić, żeby już sobie żyć w tej nowej jakości. I też plusem jest ogromnym to, że dźwiękiem nie zaszkodzisz. Tak jak totalną, tak naprawdę ja też cały czas powtarzam, że nawet jeżeli nie znajdę tego konfliktu, z którym ktoś przyszedł, czyli z tą diagnozą nie znajdziemy konfliktu, to ja uwalniając coś, co tam może jest obok, nie jestem w stanie zaszkodzić, bo tak. Po prostu wypakowaliśmy inne jakieś tematy i tak samo jest z dźwiękiem. Tak. Jaki by nie był mocny i jak bardzo
nietrafiony, bo czasami ludzie mówią, o Jezu, to takie fałszowanie, taki dysonans czuł i tak dalej. Dokładnie. Nie da się zaszkodzić, więc to jest taka terapia właśnie bez skutków ubocznych, nie? Tak, i to są właśnie te genialne jakości tych terapii. To są terapie, które nie zajmują się objawami, tylko przyczynami. Więc jak możesz zaszkodzić, kiedy ciągle przyglądasz się przyczynie? No nie ma takiej możliwości, możesz nie trafić. Ale tak jak powiedziałaś, przy okazji wypakuje się dużo innych rzeczy i to już może być uwalniające. Ciało sobie zresztą poradzi. Bo czasami chodzi o tą masę krytyczną. To samo jest przecież w hamerowskiej teorii, tak? Znaczy praktyce, bo ona nawet nie jest teorią, bo to się przecież sprawdziło. Więc tu mamy, że jeżeli dojdzie do masy krytycznej i będzie ona za duża, to ciało wtedy szuka programu naprawczego w postaci nowotworu w momencie, kiedy już za dużo było. Jak my na bieżąco rozpakowywujemy się, nawet niekoniecznie z docelowego na początek, to ciało będzie sobie szukać rozwiązania, bo my jesteśmy doskonałą technologią. My o tym zapominamy, że nasze ciało jest doskonałą technologią. Właśnie, tak jak mówisz, to jest ważne też, że czasami przychodzi do mnie osoba i ja muszę zrobić duży okrąg, zanim dojdę do tego konfliktu, do tego tematu, który nie jest w ogóle do rozpakowania na pierwszej wizycie, tak. Na pierwszym spotkaniu, nie? Czasami jest to dla nas za dużo, bo może to była tak dotkliwa historia i my nie będąc przygotowanym, to też nasze ciało czasami nie jest w stanie tego unieść. Ja często mówię, weź sobie przypomnij, jakby tak 10 lat temu ktoś do ciebie takie rzeczy mówił. No to przecież byś albo się obśmiała, albo w ogóle byś tego nie przyjęła, nie? Więc my potrzebujemy czasu, tak jak się zakręciliśmy w coś, tak trzeba się też odwinąć. I nawet najlepsze jedzenie w dużej ilości może zaszkodzić. Czyli powoli ta wiedza ma się rozpakowywać, a w zasadzie nawet rozpakowywać, odpamiętniać. Ja to lubię mówić, bo my to wszystko w sobie mamy, dlatego że jeżeli każdy z nas jest zbudowany na tej praprzyczynie, na tym dźwięku, to znaczy, że ma tą doskonałość wpisaną w siebie. Tylko potem przez różnego rodzaju zwiedzenia, jakieś wyobrażenia, właśnie jakieś iluzje, jakieś ucieczki przed cierpieniem, zawijamy w takie różne konflikty, nie umiemy sobie z nimi poradzić, nie mamy danych co do tego i to nas tak przysypuje. Więc odsypywać się trzeba, odkodowywać, obierać krok po kroku. I to ma sens. Dźwięk właśnie też jest takim narzędziem, chociaż nawet trudno mi nazwać go narzędziem, bo on po prostu jest, ale jest taką jakością, która powoduje, że zawsze zrobi dla każdego człowieka co może. Czyli nie przesadzi, dlatego że on zawsze dąży do równowagi w ramach tego, co dana osoba jest w stanie pomieścić energetycznie. Więc dlatego nie ma niebezpieczeństwa, że coś się stanie nie tak. Oczywiście po sesjach zdarza się, że ktoś tam, nie wiem, gorzej się czuje następnego dnia, ale to jest kwestia detoksykacji, tego, że się pole zmienia, że pewne rzeczy, tak jak, nie wiem, w takiej układance wyciągasz coś z tej układanki i tam się wszystko na nowo musi poukładać. Plus, ale to co powiedziałaś, myślę, że warto na to zwrócić uwagę, że zdarza się, że czasami komuś te dźwięki nie pasują. To dla terapeuty jest to często podpowiedź, jeżeli wiemy, co to jest za dźwięk, w którym miejscu jest blokada, czego ona dotyczy, jeżeli mamy wiedzę na temat alchemii dźwięku, na temat totalnej biologii, na temat medycyny chińskiej i umiemy połączyć pewne rzeczy, to jest to ogromna podpowiedź. Jeżeli ktoś mówi, a tego nie mogłem znieść, to mnie bolała głowa, no to ja tam podejrzewam, co zadaję pytania i dużo jest trafionych takich spostrzeżeń i podpowiedzi. Więc to jest taka praca z dźwiękiem jest ogromnym wsparciem moim zdaniem dla każdej metody, dlatego że dźwięk jest wszędzie, dźwięk jest podstawą i jest kompatybilny, jest połączony z każdym działaniem, z każdą aktywnością w naszym życiu. W zasadzie poprzez dźwięk można tłumaczyć wszystko. Ja jestem tu chwilę przed skończeniem książki, właśnie opowieści o dźwięku, które właśnie są po to, żeby poprzez zrozumienie, jak działa dźwięk, zrozumieć, rozpoznać, myślę, że to będzie dobre słowo, rozpoznać, jak to życie tutaj się, że tak powiem, wydarza. A jak mamy świadomość, jak ono się wydarza, to sobie umiemy już samodzielnie radzić z rzeczami, które przytrafiają nam się. One nam się nie przytrafiają przypadkiem, ale to jest jeszcze inna opowieść. Które nam się wyłaniają w życiu. Ja tak sobie teraz myślę, pan reżyser za chwilę pokaże nam, że czas skończyć. Tak, ja myślę, że najlepszą, tak jak mój mąż zawsze mówi, obraz wart tysiąca słów, w tym momencie dźwięk wart tysiąca słów.
Może coś na koniec. Ja jestem w ogóle zakochana Sylwia ma harfę, której ja nie mam. Może po prostu parę dźwięków, tak. Na takie zakończenie, bo film miał być krótki. Jeżeli chcielibyście o dźwięku i o tym, jak Sylwia o nim opowiada, usłyszeć, to są dwa dłuższe filmy właśnie u nas do zobaczenia, do obejrzenia, przepraszam. Więc zapraszam, a na koniec, żeby nam się zharmonizowało to, co ma się zharmonizować, to Sylwia zagra. Wysłyszycie? Ja to czuję, tą wibrację, ona jest tak blisko, że ja jestem zakochana w tym instrumencie. Za chwilę będziesz taką miała. Sylwia, cudownie było się spotkać. My jeszcze spotkanie ciągniemy tak, dalej. Dziękuję. Mam nadzieję, że ta rozmowa Wam trochę rozjaśniła moc dźwięku i zapraszam i do poszukiwania Sylwii. Ona przemieszcza się po Polsce, można ją, dopiero wróciła z festiwalu Wibracje, ale jest jej w określonych miejscach, w określonym czasie trochę i można posłuchać na żywo. To jest największy skarb chyba, żeby posłuchać tego dźwięku na żywo, ale będzie za chwilę książka, jest płyta. Cieszę się, że będzie książka, naprawdę się cieszę. Zapraszam na spotkania, tak, na żywo to są zawsze przepiękne takie przepłynięcia przez siebie. Mam nadzieję, że coś Wam to pomogło, może trochę zainspirowało, może poszerzyło. Jesteśmy dźwiękiem. Kochajmy dźwięk, bo nim jesteśmy. Kto będzie chciał Sylwię znaleźć, to znajdzie, chociaż my wcale tego nie ułatwimy. Podamy te informacje, na które Sylwia pozwoli, ale wiecie jak to jest. Jak coś się ma zadziać i pojawić, to się pojawi. Więc ja dziękuję Sylwia serdecznie za rozmowę króciutką. A Wam za uwagę i do zobaczenia. Ahoj!